Halo, cześć, witajcie. Tu znowu Ryfek, witam w kolejnym odcinku z gry RimWorld. Znowu ten taki dziwny nowy soundtrack, taki luźniejszy teraz. W ostatnim odcinku dużo nie zrobiliśmy przez te fale gorąca, tylko te klimy dołożyłem, tak naprawdę. Teraz usiadłem na klimat, tu daję radę wszystko schłodzić. Czyli z tym jest raczej luzik. Inne jak nie chodzą, to z prądem też powinno być ok, chociaż nie mamy wcale dużo tego prądu. Trochę się martwię mimo wszystko o to. Dużym jeden wiatra, kurde, powinno być ok. Bardzo bym chciał wymyśleć, czy to jest na Power 2? Tak, generatory słoneczne, kurcze. Mogą się tym najpierw zająć, bo szkła dużo dosyć mamy, chociaż tam się boję, że może elektroniczne chipy są potrzebne, ale mi się wydaje, że jednak chyba nie. Jak tam u was jest? No, powoli już jest trochę lepiej. Slept on ground, czyli to się nie liczy jako łóżko. Okej, to teraz zajmiemy się więźniami naszymi, żeby im trochę było lepiej. Jak im trochę będzie lepiej, to wydaje mi się, że od razu będzie większa szansa na zrekrutowanie ich do naszej kolonii, a się bardzo przydadzą. No ten, szczególnie ten Jerry... Jeffim? Nie wiem, jak on tam... Jeffim będziemy mówić. No, on może robić wszystko praktycznie oprócz howlingu. Czy to jest caring? Nie. Caring to jest zajmowanie się kimś innym. Okej, czyli howlingiem się może zajmować, to jest bardzo fajnie. No a wreszcie, zresztą jest całkiem dobry. Zaraz będziemy mieć ziemniaki. Także jeżeli chodzi o żarcie, to jest raczej luzik, nie ma co się martwić. Zanim następne ziemniaki urosną, to chyba będą już banany. Ready to harvest, już powoli będą się zbierały. Max 2 dni sądzę i tu większość urośnie. No teraz znowu trochę ten prąd wzrasta znowu. Chcę trochę zmniejszyć animal area, żeby nie wchodziły mi tutaj. Jest to wyłączone? Ok, jest wyłączone. A no i do sypialni też by wypadało, żebyście nie wchodzili. Tutaj też nie wchodzicie też. Ok, to jest z tym luzik. Do domu nie wchodzicie, nie wchodzicie. To w ogóle wam wyczyszczę. Jeszcze trzeba zrobić dwie sypialnie. Bo jeszcze Stampy i Emmo chyba nie mają sypialni. Nie wiem. Nie, Emmo tu ma. Lazy ma oraz ma Barton, czyli Antony i Stamp jeszcze nie mają własnych sypialni. Nie wiem tak naprawdę, gdzie je zrobię. Chyba tutaj trochę wykopię. Co jest taki lag? Ojej, chyba raid jakiś. Oby nie raid. Nie rozumiem tych ścięć takich, czemu są w ogóle w RimWorld. Od ostatniej alfy są takie ścięcia. I zaraz będzie, że ktoś nas odwiedza, albo będzie raid. O, nie ma. No, group of travelers are passing by, czyli coś w stylu jak wizytacja jakaś. Gdzie oni są? No tu. No nie, no dużo ich się... Jezus, naprawdę dużo ich się pojawiło. A nie, oni są oddzielni od tych. Trochę się martwię, że takie duże już będą raidy na nas, oby nie. Okej, mamy już to do robienia bloczków kamiennych. Na tym znacznie szybciej to się wszystko będzie robiło. Ale to są automatyczne drzwi? Tak, automatyczne. Dlatego powoli chcę zaczynać już budowę muru. No, lepiej zacznę już mur czym prędzej. Później zajmę się sypialniami. Limestone wall. Na razie coś takiego. Potem jak najprędzej z tej strony. Sądzę, że tą stronę będzie jeszcze trudniej bronić, jeśli by ktoś wpadł. No bo tutaj a to są jakieś wiatraki na drodze, a to jest to pomieszczenie. Zobaczymy, jak to będzie. Ale tych bloczków na razie jest dosyć sporo. Powinno być ok. Róbcie, pracujcie. To mi wynieście. O ten prąd tylko się martwię. No, on mimo wszystko ogólnie to jednak spada. Z chęcią bym dał jeszcze jedną turbinę wiatrową. Do tego miejsca mogę to robić. O, a mnie coś nagle w głowie zabolało. Oła, masakra. Nie wiem, ostatnio mam takie, że mnie czasem po prostu tak łapie coś. Nie rozumiem, o co chodzi. Dobra, czyli tu mogę robić jeszcze. Tu bym zrobił jeszcze ze dwie turbiny może? Coś w tym stylu. W takiej odległości od siebie. Na pewno te dwie, nie no, z dwoma takimi turbinami na pewno już powinienem dać radę. Nie wyobrażam sobie, żebym nie dał rady jeszcze z 5 turbinami, jak w tamtej serii, ile mieliśmy turbin. Wcale nie więcej.
Dobra, i teraz tylko czekać, aż oni będą wszystko robić. Stampi dzieli z nią pokój. No to ma zawsze minusowy ten. Minusowy perk do samopoczucia. O, okej, okay. Wam już tutaj wykopali praktycznie wszystko. I ja wam zrobię tutaj łóżka. Normalne takie łóżka. Żebyście w końcu mogli sobie pospać. Dwa łóżka. Na razie sądzę, że... O, tutaj może takie coś zostawię nawet w kącie. Tu kolejne łóżko dam zaraz. O, super jest bawełna. Możemy zrobić w końcu Taylora. Tylko... O, tutaj jest Taylor's Room. Znaczy, tutaj będę mógł robić dopiero... Ojej, jakby materiały... zmieniać na materiały, z których dopiero będę mógł robić... ubrania. Taylor's Workbench, na pewno tutaj. Najpierw zrobię to, a później ten Taylor's coś tam, Loom. Bo nie wiem dokładnie, czym to się tu różni, bo tutaj normalnie był tylko jeden Taylor's Workshop i tam wszystko się robiło, czy tam Workbench właśnie. Stamp jest nadal gorąco. Nadal jest naga, no musimy jej czym prędzej zrobić te ciuchy. Naprawdę to się bardzo przyda. Oni się na razie zajmują tym murem, niech się zajmują murem, luzik. Antony ciągle robi te posiłki, cały dzień tylko lata i robi. O, już nie ma tak naprawdę żarcia. A, zabiera żarcie od zwierząt naszych. Właśnie, te zwierzęta strasznie dużo żarcia biorą. Zaraz będzie hejgras i się z tego bardzo cieszę. Nie będę musiał w końcu... Ojej, ale to jest duże. Takie cztery palety, sądzę, że im żarcia starszą. Nie będę musiał w końcu przeznaczać jedzenia naszych kolonistów na nasze zwierzęta. To jest trochę bez sens teraz. Ziemniaków naraz i robimy dla naszych kolonistów żarcie i je zjadają nam zwierzęta. Także dużo tego nie ma. Kota mam nadzieję, że tu nie zepsuje, gdy będzie na zewnątrz. Mam nadzieję. Zróbcie im te łóżka. Zróbcie te palety, ojej. Te palety mają important i wszystko mają. Także nie, tutaj będzie raw food. Vegetarian i to się nazywa hejgras chyba. Tak, hej. Tu to samo. To wyczyście, hej. Hej, dziwnie się to nazywa. I hej. Tutaj też to już wyczyszczę. Bo ten hejgras tak naprawdę za moment już będzie 95%. Także połowa dnia już będziemy go raczej zbierać. Posiłków powinno wystarczyć. Wystarczyć. Wiecie co, zaczynam się trochę martwić, że mam mimo wszystko za mało zasiane tych ziemniaków. Możliwe, że teraz znacznie będzie łatwiej, no bo mimo wszystko ciągle te ziemniaki musieliśmy dawać na nasze zwierzęta. W ogóle bardzo fajna, chillowa taka piosenka teraz leci. Nie mam na razie tak naprawdę co robić z nimi. Rozszerzę sobie o te parę kratek. Zawsze coś. Dobra, jest noc. Sobie wpijcie. A, te wiatraki teraz będą robić te... Jezu, jak to się nazywa? Łóżka. Taka trudna nazwa. W ogóle nie wiem, czemu tego Jeffima ciągle nie mam napisane jakby, że go próbowali przekonać. Czy ten Rerkurus przecież ma? Nastrój ma ponad 35%, także... No ja nie rozumiem tak naprawdę. No, te bloczki tu są, Boże, no niech to wszystko wezmą stąd w końcu. O. W ogóle rozszerzę stockpile, bo sądzę, że może zaraz nam nie starczać po prostu miejsca na te rzeczy. Dobra, jest czwarty wiatrak, zaraz będzie piąty. Nie będę się teraz w ogóle martwił, jeśli chodzi o... O energię, nasz prąd. Bloczki się coraz szybciej tam robią już. Ten Taylor's Workbench zróbcie, żeby Stampi w końcu zrobić ciuchy jakieś. Barton też zrobimy jakiś kapelusz taki kowbojski. Ej, do tego prąd trzeba, naprawdę? Dobra, prąd wystarczy tak naprawdę doprowadzić, tylko... No nie jest tu prąd doprowadzony, co ja się martwię. Okej, okay. Przypuśćmy, że chcemy zrobić... gdzie są te podstawowe rzeczy? Duster, na przykład taki duster. Co do tego potrzebujemy? 80 ingredients. A, tutaj sobie mogę wybrać. Okej, okay, czyli mogę to zrobić albo ze skór. Czyli nie potrzebuję tak naprawdę tej
bawełny. Myślałem, że potrzebuję. Mogę to robić ze skór. Albo to mogę robić z sierści. A sierść mi niepotrzebna. Mamy bardzo dużo skór z... Ojej, jak to się nazywa? Z wielbłądów. Także nie będziemy, chociaż na razie nie chcę robić dastera. Chcę zrobić tak kowbojską czapkę taką. Tylko teraz to znaleźć. Poncho, możliwe, że to może być też poncho. Cowboy hat. O to mi chodzi. To zakładają na głowy. Zrobimy tego, nie wiem, z dwie może. Nie wiem tak naprawdę, kto się tym zajmie. Sądzę, że pewnie Antony albo Lucky. Ready to harvest. Emma, jak się zajmie ziemniakami, to będzie to zbierała. Jak tam w ogóle u was zwierzaki? Najedzone wszystkie. Szynszyle też. No, teraz będzie masa ziemniorów. Powinno być ok z nimi. Tu jeden, ten chyba nie daje utrzymać temperatury. Nie daje rady. Znaczy, no, ziemniaki się bardzo długo psują, także póki nie mamy tutaj mięsa, te 2 stopnie, 3 stopnie mogą być tak naprawdę. Czy one będą zamrożone, czy tylko trochę schłodzone, to dużo różnicy to nie zrobi. A ja się zajmę już powoli murem z drugiej strony. I mur z drugiej strony będzie tutaj. Już się zaczynał. I się zastanawiam, czy łapać te drzewa jeszcze do tego muru. Jeszcze większy zrobić? Chyba się nie opłaca. Zrobimy w tę mańkę. Dobra. Tu macie roboty na parę następnych dni. O, jest już hejgras. Ile to się... 90 dni. Super. Ja się bałem, że to będzie szybko się psuło. Tak naprawdę ta uprawa może być 5 razy mniejsza. Teraz, gdy już wiemy, ile tego hejgrasu się dostaje. Naprawdę dużo z tych zbiorów, co mi się wydaje. A, tylko że one się psują, gdy nie są pod dachem. Kurczę, czyli muszę też zrobić jakby pomieszczenie zadaszone dla naszych zwierząt. Tutaj można coś wykombinować. Zanim to się zniszczy, to jeszcze dużo minie. Dużo czasu na to mamy. Znaczy nie muszę się jakoś super tym przejmować. Czyli ogólnie mi się wydaje, że Taylor's Loom i tak będę chciał zrobić. Ojej, ale to jest wielkie. Bo tutaj będę mógł chyba zamienić po prostu taką bawełnę na użyteczną, jak to się nazywa, jakiś materiał fajny. To dekonstruujemy wam i wy już macie własną łóżeczkę. Powinno wam być znacznie lepiej teraz. Nadal mało medycyny, mało żarcia. Co wy gadacie za głupoty? Nadal nigdy nie widzę, żeby ktoś przekonywał Jeffima. Ktoś jest w ogóle od negocjacji, Emmo niby, ale Emmo najpierw się zajmuje growingiem, potem plantcuntingiem, potem researchem, także tak naprawdę ona się nie zajmuje tymi negocjacjami. Negocjacjami? Nie wiem, czy to dobrze odmieniłem. Stampy też jest dosyć dobra w tym, też się tym zajmuj najpierw, zanim zajmiesz się howlingiem. Zrekrutowanie ich do naszej kolonii to jest, sądzę, że na razie priorytet. Dobra, ten hejtu już jest. Wow. Nie fajnie. Furexy. Bardzo dużo Furexów przyszło. One są szalone, będą próbowały nas zabić. I zwierzęta będą musiały też do domu wprowadzić. Najpierw chciałem trochę jeszcze zmniejszyć tą uprawę heju. A jedną paletę, tak naprawdę, albo stockpile po prostu sam. Na hejgras bym dał tutaj. Krytyczny. Hej, zajmij się przenoszeniem heju. Albo to od razu, bo tutaj więcej weźmiesz. Ja wam muszę zrobić restrykcję. Restrykcja na dom już jest, ogólnie. Tu jest łóżek wystarczająco, no będziecie niestety spali razem. One tak z parę dni są, że z 2-3 dni będą... Gdzie one są? Tutaj są. Nowy rekrut, super! Szondzie się udało zrekrutować. Tego się nie spodziewałem. Wow. Do czego ty się nadajesz, Szondzia? Growing świetny, mining extra, będziesz naszym minerem. Bo nie mam żadnego minera tak naprawdę. Czyli Lazy teraz będzie miała... No dobrze ma, konstrukcję i naprawianie przed miningiem, a ty będziesz, Szondzia, od miningu się zajmowała.
Wszystko inne możesz robić. Powinno być teraz ok. Bycie pacjentem to jest wszystko priorytet zawsze. Dobra. I teraz tak, żeby ogarnąć te Furexy. Raczej rady sobie z nimi nie damy. Czyli nie ma co się łudzić, że... Jezu, czemu ty nie przenosisz tego tutaj? Przecież tu nie jest krytyczny. Important. A krytyczny mam tutaj, w tym miejscu. Powinnaś ten hej przenosić do krytycznego miejsca. Według mnie. O, już przenosi. Szędzia też nie ma ciuchów. W ogóle ktoś robi te ciuchy? Nikt nie zaczął w ogóle robić tych ciuchów. Nie wiem dlaczego. Dromedary leather. A, można robić. Się bałem, że nie ma materiałów. Dobra. Jeszcze na szybko trzeba zrobić kolejne łóżko w środku, bo nam nie starczy łóżek. Jak teraz jest Shondzia. A dla Jeffima nie będzie posiłków tak naprawdę. Będzie musiał parę dni wysiedzieć bez posiłków. No trudno. Lazy, zajmij się tym. Proszę cię, jak najszybciej. Lazy, gdzie jesteś Lazy? Tutaj. Zajmij się tym na razie. To macie w dupie. Gdzie one są? O Jezus, są bardzo blisko. Nie masz nawet jak się zająć nimi. Wiesz co? Stań tutaj. Tutaj. I będziemy próbować z nimi trochę walczyć. Zwierzęta już włożę do środka. Barton, ty masz bardzo fajny pistolet. Chodź tutaj też. Shondzia, ty umiesz strzelać? Nie, nie umiesz strzelać. Anton, nie, ty jesteś ślepa. Barton, Lazy, Shondzia, Emmo. To Emmo, ty idź jeszcze do wieżyczki. Do tej wieżyczki szła kto? Stampi? Okej. Okay. Shondzia, ty już idź do domu tak naprawdę. Wam wszystkim dam restrykcję na dom. A jeszcze zwierzętom muszę zrobić kolejne niestety. Kolejną miejscówę. Też ją nazwać dom. Animal area. A nie, nie chciałem to, tylko tu. O. Ojej, czemu to nie działa tu? Muszę, nie, jeszcze, muszę tu kliknąć. Jeszcze na prawo. Dom zwierzaki, nazwiemy to. Dom zwierzaki, zaznaczymy, żeby siedziały w domu. Bo sądzę, że nasze zwierzaki też będą ciapać. Te Furexy. I restrykcje, musicie wejść niestety zwierzaki do nas. Chociaż tu jest hej, to jeszcze wiecie co, zmienię trochę to. Żeby nam do lodówki nie wchodziły i ziemniaków nie zjadały. Traderzy jakieś idą, umrą pewnie. Dobra, wszyscy, wszystkie zwierzęta już idą do pomieszczenia. Czemu ta wieżyczka jest nieobstawiona? Emmo, miałaś iść tą wieżyczkę obstawić. Nie zdążył już chyba nawet. I robimy zapis, by się trochę ich boję. Trochę ich tu jest mimo wszystko, no. Jakby miał lepszą obronę, to na luzie. Ale nie tak. Nie, uciekajcie już. Emmo, też uciekaj. Nie zdążysz uciec potem. Wszyscy do środka? Proszę, zdążcie. O Jezu, tu nie są automatyczne drzwi. O dobra, dali radę. I teraz nie macie co robić tak naprawdę, ale teraz powinno być luzik, po prostu zaczekamy sobie, aż one pójdą. Zapasów jedzenia mamy dużo, kurczę, nie zasiała nowych ziemniaków, to jest trochę szkoda. I tak naprawdę możemy się zająć drążeniem tu naszego głównego pomieszczenia. Co tu więcej można by robić tak naprawdę? Tu to pomieszczenie na baterie zrobię, tak jak mówiłem wcześniej. A te dwie baterie nadal to sądzę, że to jest za mało. O, a jest Taylor's Loom. Make cloth. I właśnie z bawełny będzie robiła. Będzie się robiła. Nigdy nie umiem cloth przetłumaczyć. To jest taki zwykły materiał, no. Szmata, jakby. Nieskończoność, to róbcie. Jednego zabiliśmy, ale nic więcej, także. Nie jest zbyt dobrze. Shondzia musi spać na ziemi, no. Nie ma łóżka, przepraszam. Te nie mogą być jako medyczne łóżka, niestety. Jedna z osób będzie musiała spać na ziemi. Tak naprawdę. Lazy, czemu się nie zajmujesz
Limestone is forbidden. A, okej, okay, muszę po prostu ten zone rozszerzyć, bo trochę za mały dałem mimo wszystko. Okej. Okay. Teraz już będziesz mogła kopać. Bylebyś nie wychodziła. Crafting mamy na trójce. Będę mógł robić AI chipy, dzięki którym będę mógł robić wieżyczki automatyczne. Także teraz security będę chciał na trójce rozwinąć, żeby te wieżyczki w ogóle móc zacząć robić. Świetna sprawa, jakbyśmy mieli automatyczne wieżyczki w tym momencie, to te fureksy by padły jak gówno. Wydaje mi się, że one nie atakowałyby tych wieżyczek, a wieżyczki by atakowały fureksy na pewno. O, są traderzy. Traderzy będą walczyć, traderzy umrą. Mają jakieś tam maczugi, mają łuki, ale dużo z tym nie zrobią. No kurczę, jeszcze nas obwiniają za to, no. Przecież to nie nasza wina. Jak jesteście debilami i wchodzicie w paczkę fureksów, to nie moja wina, sorry bardzo. Wszyscy mają gdzie spać? Nie no, Stampi nie ma, Shonja nie ma gdzie spać. Jak jest z Jeffimem? Ja się boję, że mu zaraz jedzenia zacznie brakować po prostu. A nie, on tu ma jakiś jeden posiłek, okej, okay, w 3 dni się zepsuje, także sądzę, że da radę, zanim te fureksy sobie pójdą. Porąbane, no. Ja tak naprawdę jak teraz nic nie robię, mogę się zastanowić, co powinienem robić w tej kolonii. Na razie żarcie jest ok. Ten research bardzo wolno idzie według mnie. Ale na razie jest co robić, dlatego nie wyślę więcej jak jednej osobie do researchu. Ten mur, to jest na pewno. Mur pociągnę aż dotąd. Żeby jedynym wejściem było tu, to wejście trochę zwężę. Max takie wejście zrobię w tym miejscu, może w tym. No tak, żeby wieżyczki sięgały. I obstawię je tu wieżyczkami na pewno. Chociaż też nie, tu jest uprawa. Tu nie będzie miejsca na wieżyczki. Zrobimy to wejście trochę dalej. Gdzieś, nie wiem, może tutaj, w tym miejscu. I wieżyczki obstawię tutaj wokół, wszędzie. Te wieżyczki zostawię mimo wszystko, bo one i tak nie pobierają prądu, a kto wie jak będzie potrzeba je użyć. Jedną wieżyczkę automatyczną na pewno też postawię w środku kolonii. Czasem ataki przeciwników zlatują prosto jakby na kolonie. Omijając, nie wchodzą na zewnątrz mapy. Tylko się na naszych kolonistach jakby pojawiają. Wtedy jest problem. Jak tam, Jeffim, się czujesz? Nadal nie chcesz jeść? Nie chcesz jeść, to luzik. Tego Jeffima z chęcią bym przekonał, no. Cieszę się, że mamy w końcu Shondzie. Ona się przyda jako miner. Świetnie do tego się nadaje. Ale co poza tym, to ja tak naprawdę nie wiem. Growing tak naprawdę się nie przydaje. Od growingu mamy Emmo. Craftingiem może się zająć potem, bo research to nic. Konstrukcją, takimi podstawowymi rzeczami tak naprawdę. A skoro się tak naprawdę do niczego więcej nie nadaje, to ja z chęcią bym jej dał hauling i cleaning przed wszystkimi innymi rzeczami. No już nie mają co robić, bo już wykopali wszystko. Dam wam, żebyście dalej kopali. Tu zrobimy taki korytarz może. A tu mi się widzi może w przyszłości zrobić taką... jak to by się nazywało? Że tam będziemy te rośliny po prostu hodować. Jakby pod dachem, a nie tak na zewnątrz. Ale czy się opłaca tak naprawdę? To sądzę, że w przyszłości pewnie dopiero się zrobi, gdy prądu będziemy mieć na tony. I czy zrobimy parę takich hydroponic z wejzinów, czy nie, to nam dużo nie zmieni. One nadal są porąbane. Ile one są już porąbane, no naprawdę, ogarnijcie się, fureksy. One jedzą ten hej? No trochę zniknęło, trochę jedzą. Ci umrą zaraz. Zastanawiam się teraz, czy oni będą nas lubili dalej, czy będą teraz wysłali na nas ataki. Trochę się o to martwię. Lightning sobie dodamy od razu. Tutaj jakieś świecidełka. Prąd tu trzeba będzie doprowadzić. No oczywiście teraz tego nie zrobią, no nie ma za bardzo materiałów tu w środku, żeby to zrobić. To wszystko będzie do howlingu. No i dobra, i czekamy aż one się ogarną. Tu chyba widzę, ten się ogarnął. Nie, nadal jest porąbany. Idźcie stąd.
Ojej, coś się stało, Shanji? Coś? Że ona się leczy? Furex. Ojej, Rimram dostał. A nic nie powinno mu się stać wielkiego tak naprawdę. Bleeding rate 1%. O, już się wyleczył. Luzik, bluzik. Prąd mamy na maksa. Tu to samo, Howling. Tutaj też baterię od razu zrobimy. Gdzie to jest? Power. I parę baterii się tu zrobi. Powinno być luz. Boże, ogarnijcie się. Idźcie mi stąd, czym prędzej, no. Teraz Jeffimowi nie będę miał jak dać jeść. Low food. Znowu low food? Co wy gadacie za bzdury? Ej, naprawdę nie jest wcale dużo tego jedzenia. Ej, trochę się martwię teraz. Znaczy, teraz możemy na przykład uprawiać ryż. Ryż bardzo szybko rośnie. Także gdy nie mamy potrzeby mieć sadzonek. Rimram is pregnant. O, super. Który? Nie ten chyba. Chyba ten. Nie jest napisane. Znaczy to jest dwóch facetów, to jest jedna kobietka, czyli ona jest ten, ma dzidziusia. Okej. Czyli wolniej się będzie przez to ruszała. O, super, będziemy mieć kolejnego Rimrama. O Jezu, ty debilko! Czemu ona wyszła? Czemu ona wyszła? Dom zwierzaki. Nie ma szans, dlaczego? Nie powinna tu chodzić. Co, bo jesteś w ciąży, to ci wszystko wolno, co? Zaraz cię zjedzą Rimramy, te Furexy, debilko. O, wraca. Dobra, już się bałem. Nadal są porąbane, no ja pierniczę. A ci sobie jak leżą, to się leczą. Masakra. Ciekawe, czy przeżyją, czy nie. Mam ich w dupie. Madet, Manhunter, nadal. Nie wiem, co mam z tym zrobić. O, w ogóle muszę rozszerzyć tutaj zone. Zapomniałem. Ej, ja zapomniałem w ogóle, że nam się czas dawno temu skończył. I tak nagrywam i nie pamiętam. Dobra, to będzie dłuższy odcinek najwyżej. Zrobię sobie zapis w razie czego. A to by było na tyle. Jak się podobało, to daj lajka, subskrybuj. Widzimy się w następnym odcinku. No i cześć.